odejście od zasady jednomyślności to jest dobry pomysł czy zły kierunek dla Unii Europejskiej? Podejrzewam, że w niektórych głosowaniach będzie to niezbędne, szczególnie biorąc pod uwagę ekspansję, tak, ekspansję państw Unii Europejskiej. Jeżeli będzie nas dużo więcej niż już jest teraz, to nie możemy pozwolić sobie, że pojedyncze państwa, tak jak na przykład Węgry, tak, Viktora Orbana, które skręcają w kierunku ewidentnie autorytarnym, czy hybrydowym, czy populistycznym, żeby one sabotowały inne państwa na poziomie europejskim. A takie liberum veto, tak, oczywiście jest wysoce prawdopodobne w wypadku zasady jednomyślności. Nigdy nie zgodzimy się na jednomyślność, to jest po prostu niemożliwe. Myślę, że to jest taki swoisty straszak PiS-u, w jaki sposób płynnie przejść do opozycji. Podkreślam raz jeszcze, nie ma zagrożenia. Unia Europejska jest naszym wspólnym dobrem i o tym, czy będziemy skutecznie bronić naszych interesów, zależy od naszej postawy wewnątrz Unii Europejskiej, a nie machania szabelką i straszenia traktatami i wrogiem.